Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego, Marii, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. To jest dość proste zdanie. Ślub był, był. W międzyczasie nie mieszkali ze sobą, dopiero później zaczęli mieszkać ze sobą, ale jak nie mieszkali ze sobą, to wtedy doszło do poczęcia. Sprawcą tego całego Bożego zamieszania jest Duch Święty. I my o tym wiemy. Święty Józef o tym nie wie. Wie tylko, że Maryja jest w stanie błogosławionym. Ludzie też o tym nie wiedzą. O tym dowiemy się za chwilę. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Czyli ludzie nie wiedzą, że Józef nie jest ojcem. Gdyby wiedzieli, to by ją zniesławili. Może by nawet ją zabili. Ukamienowali, bo takie było prawo. Czyli ludzie nie wiedzą. Być może wiedzą o tym, że ona jest w stanie błogosławionym, bo to już chyba było widać. Prawdopodobnie to był już trzeci miesiąc. Skąd to wiemy? Bo wiemy, że przez 3 miesiące Maryja przebywała u Elżbiety. Wiemy o tym, tak? I później wróciła z powrotem do siebie, do Nazaretu. Dobra, idziemy dalej. To, co mnie dotyka w tym fragmencie, to to, że Józef jest tym człowiekiem sprawiedliwym. Dotyka mnie jego sprawiedliwość, bo ona nie jest taka zwykła. Co on musiał czuć, kiedy doświadczył właśnie tego, czego doświadczył? Przecież to nie było coś normalnego, że przychodzi żona do domu i jest w ciąży, a ojcem dziecka na pewno nie jest mąż, tylko ktoś inny. On musiał się czuć po swojemu i to musiało go boleć, ale jest sprawiedliwy. Co my czujemy, kiedy ktoś nas niesprawiedliwie potraktuje? No, źle się czujemy i pragniemy sprawiedliwości i to jest dobre. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. To jest dobre. Ale on ma coś więcej niż tylko pragnienie sprawiedliwości. On ma też miłosierdzie wobec Maryi. No bo nie chce ją narazić na zniesławienie i robi wszystko, żeby się to nie wydało, żeby nikt się nie dowiedział, co się stało. Bo ją zabiją, bo ją zniesławią. A co my robimy, kiedy ktoś nas skrzywdzi, kiedy ktoś nas niesprawiedliwie potraktuje? Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie, nie? Ham jest taki człowiek. Słyszeliście, nie? Ham to człowiek, który wszedł do namiotu swojego taty. Jego tata miał na imię Noe. I Noe się upił. Upił się i leżał w namiocie nagi. Nagiusieńki. I Noe, i Ham co zrobił? Ham zniesławił swojego ojca. Wyszedł z namiotu i powiedział, co zrobił Noe, że Noe jest nagi. Powiedział swoim braciom. Sem i Jafet, tak? Tak, Sem i Jafet, dwaj bracia, usłyszeli o tym, że tata jest nagi. I co zrobili? Weszli tyłem, trzymając płaszcz i nie chcieli patrzeć na nagość swojego ojca. Zasłonili tą nagość tym płaszczem, żeby ojciec nie był zniesławiony. Miłość zakrywa wiele grzechów. Oczywiście Maryja nie zgrzeszyła. O tym dowiemy się dalej. Ale Józef o tym nie wiedział. I on nie traktuje jej tylko sprawiedliwie. On traktuje ją z miłosierdziem, z miłością. On też naraża się na zniesławienie. Bo zobaczcie, gdyby on ją oddalił, wiemy o tym, że on jej nie oddalił, bo zainterweniował anioł pański, ale gdyby on ją oddalił, ludzie wcześniej nie wiedzieliby, dlaczego on ją oddalił, to pomyśleliby, że Józef jest niesprawiedliwy. Spłodziłeś dzieciaka i odsyłasz żonę z dzieciakiem? Co z ciebie za sprawiedliwy człowiek? A? Zobaczcie, on się naraża dla Maryi, bo ją kocha. I tak samo robi Bóg. Bóg nas kocha. Bóg jest sprawiedliwy, ale też chce nas okryć tym płaszczem miłości, zakryć naszą nagość.
chce nas ubrać w łaskę. Człowiek, kiedy zgrzeszył, to stracił chwałę. I wszyscy straciliśmy chwałę. Pozbawieni jesteśmy łaski Bożej. Bóg jest sprawiedliwy, ale miłosierny. My często jesteśmy tylko sprawiedliwi albo pseudosprawiedliwi, bo nie wiemy wszystkiego. Czytamy dalej. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Zakryje Bóg te nasze grzechy swoim miłosierdziem, swoją miłością. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. No i udało się. Ludzie nie wiedzieli, skąd jest to dziecko. Nie wiedzieli prawdy. Myśleli, że to jest syn Józefa, że Jezus jest synem Józefa. Mateusz to pięknie nam tłumaczy, mówi, jak było naprawdę. I ta Ewangelia uczy mnie, że sama sprawiedliwość jest jeszcze za mało. Bo sprawiedliwy jest tylko Bóg. Trzeba jeszcze mieć w sobie miłosierdzie, miłość, która tego człowieka, który mnie tam skrzywdzi, nie zniesławi, nie wystawi na zniesławienie. Tylko trzeba ubrać tego człowieka jakoś, który mnie skrzywdzi, coś źle o mnie powie, zrani i tak dalej. To, co ma w sobie Józef, jest czymś wyjątkowym. My często tego nie mamy. A dobrze by było, gdybyśmy to mieli. Uczmy się od Józefa, bo on naprawdę jest kimś wyjątkowym. On naprawdę zachowuje się tak jak Bóg. I dobrze by było, gdybyśmy my też się tak zachowywali. Panie, daj nam Ducha Świętego, abyśmy nie zachowywali się jak Cham. Cham, który zniesławił swojego ojca, bo powiedział, co ojciec zrobił. Pokazał swoim braciom, a jego bracia tego nie zrobili. Mam nadzieję, że zostałem zrozumiany. Jak Bóg da, to widzimy się w poniedziałek. Z Panem Bogiem i pozdrawiam.